Muniek Staszczyk i legendarny T-Love gościli w Ełku. Popularność grupy działającej na rynku muzycznym już 26 lat wcale nie słabnie. Na koncert przyszli dojrzali ludzie, którym T-Love przypomina czasy młodości. Ale Muniek i zespół mają też wielu zupełnie młodych wielbicieli. T-Love zawsze mi się podobał. Zawsze lubię słuchać piosenkę Warszawę. Ja bardzo ich lubię. Od młodego słucham. Wszystkie piosenki na pamięć znam. Akurat tak się zdarzyło, że jestem na weekend w Ełku i co za zbieg okoliczności. T-Love też tu jest. Muzyka, przede wszystkim teksty. Rozrywkowe, a oprócz tego dobre. Pełno muzyki, która zwyczajnie jest dobra gatunkowo. Od samego początku grają do teraz i mówię, mój tata słuchał T-Love, ja słucham T-Love. Przyszedłem po prostu zobaczyć Muńka. T-Love zaczął grać w 1982 roku jako Teenage Love Alternative. Pierwsze próby odbywały się w domu Darka Zająca, zaś pierwsze koncerty grano w częstochowskich liceach. Może to brzmi jak paradoks, ale gdyby nie stan wojenny w Polsce, zapewne T-Love nie powstałby tak szybko. Kiedy generał wprowadził stan wojenny, wtedy akurat było dużo czasu, bo szkoła została przerwana, mieliśmy takie przymusowe ferie, założyliśmy zespół, o którym już myślałem wcześniej, żeby... Więc to jest jedna chyba pozytywna rzecz, którą mogę powiedzieć o generale Jaruzelskim, że może wpłynął w jakiś sposób na rozwój rock'n'rolla w Polsce. Założenie zespołu chodziło Muńkowi po głowie, a sytuacja polityczna przyspieszyła tę decyzję. I chociaż lider grupy nie mieszał się do polityki, to w swoich utworach komentował rzeczywistość. Wokalista ma przesyt kolorowymi tabloidami i sieczką medialną. Tak mi się wydaje, że to dystans do tego wszystkiego jest zdrowy w tym przypadku. Im dłużej w tym jesteś, tym po prostu patrzysz na to z większym dystansem. Muniek znany jest ze swej szczerości. Nie udaje osoby, którą nie jest. A jest prostolinijny, bezpośredni. Widać, że szanuje swoją publiczność. Na koncertach potrafi porwać tłumy. W Ełku T-Love zagrał koncert przedpremierowy The Very Best T-Love. Płyta Love, Love, Love ukaże się na początku listopada. W związku z tym, że ta rocznica 25, właściwie 26 lat się trochę przedłuża, wydajemy składankę, żeby zamknąć ten okres świętowania rocznicowego, dwupłytowy CD z 40 utworów plus dwa nowe utwory, które nagraliśmy w tym roku. I no to jest po prostu dla ludzi młodych na przykład, którzy nie kupują w ogóle płyt, to tak, żeby sobie mogli na przykład mieć ten T-Love w pigułce. Dla starych fanów to myślę, że może być dobry prezent na gwiazdkę. Najnowszym krążkiem T-Love podsumował ponad ćwierć wieku swojej muzycznej działalności.